Cześć wszystkim, z tej strony Lambas, a to jest kolejny odcinek z życia wirtualnego rolnika, z dnia, że tak powiem, 9 bodajże. Tak, dzisiaj zajmiemy się prasowaniem. Jak widzicie, tutaj już przygotowane mam rządki siana. Wszystkiego nie będziemy prasować, ponieważ chcę, jak już wiecie, pokazać wam karmienie krów, więc będę potrzebował i sprasowanego, i zebranego samozbierającą, no i troszkę kiszonki. Więc no myślę, że ja wiem, 2-3 rządki sprasujemy, 2 i zajmiemy się prasowaniem słomy, bo słoma też będzie nam potrzebna. I jeszcze na początek informacja taka, w sumie ważna informacja. No, przez jakieś ostatnie 1,5 tygodnia nie będę miał czasu w ogóle, więc filmiki też będą się tak, no nie będą się pojawiać. Mam 2 w zapasie, więc te 2 przez te 1,5 tygodnia tylko będą wrzucone. Ustawię po prostu, wrzucę je dzisiaj lub jutro, ustawię, którego dnia tam mają się pokazać na kanale. Ale przez 1,5 tygodnia mnie nie będzie, więc live'ów też nie będzie przez te 1,5 tygodnia. No, jak wrócę, załatwię sprawy swoje, no to wrócimy do normalnego, tak powiem, systemu nagrywania, wrzucania tych filmów. Okej. Dobra. To tyle z info. My się bierzemy za robotę. Okej. Dobry. Tak, cóż mogę powiedzieć? Ten sezon z życia wirtualnego rolnika powoli będzie się kończył. Być może przez ten czas, gdy mnie nie będzie, zobaczycie jeszcze jeden odcinek. No a jak już wrócę, no to będziemy powoli kończyć. Jeszcze zrobię ze 3 odcinki. No i zajmiemy się z kolegą Władkiem let's playem. Tak, przypominam, że jeszcze macie konkurs, w którym możecie brać udział jeszcze tylko do 28. Macie szansę z nami po prostu zagrać w let's playu. No i 30. ogłaszamy wyniki. Jeśli nie zgłosi się 5 osób, no to konkurs zostaje anulowany. Pamiętajcie o tym. Wiecie, ja jednak chyba sobie włączę tego huda, bo nie wiem ile mam po prostu no w prasie, tak powiem. O. A jednak nie muszę mieć huda, bo mamy sygnał, co bardzo mnie cieszy. Teraz powoli. Dojedziemy do tych 100. Okej. I pierwsza bela. Dobra, lecimy dalej. A, miałem chwilę przerwy, telefon dostałem. Mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkodzi wam w oglądaniu. Więc na czym ja skończyłem? A, pierwszą belkę mamy. Myślę, że 2 paski wystarczą na jakiś czas. Ja będę musiał chyba jednak więcej tych łąk tutaj mieć, jeśli chcę mieć więcej krów oczywiście. No i co najważniejsze, że zobaczycie karmienie krów, na pewno zobaczycie już niedługo, bo już zbieramy w sumie no to, co jest nam potrzebne do tego karmienia.
Tak więc możecie się spodziewać, że niedługo pokażę wam karmienie krów. I znowu mamy Bellę. Druga już. Ładnie. Ile jeszcze mogę? Drzewka. Szaczki. Trzeba minąć. Nie wiem, kto tutaj te krzaki tutaj zostawił, ale przeszkadzają. Dobra, Belka będzie chyba gdzieś tutaj w tym drzewie, no ale co zrobić, nic nie zrobić. Nic nie zrobi, nic nie poradzę. Na pewno jakoś uda mi się ją zebrać. O, koniec. Wyskakuj. Dobra. Jedziemy dalej. Tak więc no, dwa rządki wystarczą, będą ze trzy belki, to akurat mi starczy. A potrzebuję jeszcze naszego sianka. Już mówiłem zresztą. Nie będę się powtarzał. Ale żeby nie było za krótko, no to pojedziemy prasować słomę, bo słoma też będzie nam potrzebna. Sprzęcik, widzicie, spisuje się elegancko. Czujnik w prasie działa. W sumie nowa prasa to nic dziwnego, prawda? No. Ładne bele. Szkoda, że radyjka nie ma. Można byłoby sobie posłuchać. Aha. Teraz przejechałem kawałek, ale to nie szkodzi. Cofniemy. I jedziemy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze jedna bela będzie. Z tego kawałka, który został. No spokojnie powinna być jeszcze jedna bela. Najwyżej pierwsza będzie pomieszana, trochę słomy, trochę sianka. Nie zaszkodzi. No co jest? Jeszcze? O kurczaczki. Ja tu miałem nadzieję, że jeszcze jedna belka. O, będzie. No i przejechaliśmy znowu, ale to nie szkodzi, cofniemy kawałek. Jak mówiłem, trochę będzie pomieszana ta pierwsza belka. Trochę sianka, trochę słomy, ale to nie przeszkadza w niczym. Dobra, jedziemy dalej. No i znowu mamy drzewko, które trzeba ominąć. Ups. Okej. Dobra, prasę wyłączymy na chwilę. Przejedziemy na drugie pole. O, tutaj zaczniemy sobie. Tutaj sobie zaczniemy prasowanie. Dobra. Ładnie zbiera wszystko. Swoją drogą ciekaw jestem, czy teraz będzie się szybciej zapełniać, czy wolniej. Starałem się, żeby zgrabić w miarę to sianko na takie paski, jak paski od słomy. Zobaczymy zaraz. No, podobnie. Psiak się odezwał.
Mój psiak. A czasami go możecie usłyszeć w filmach. Okej. Jedziemy dalej. Tak więc być może kolejny już odcinek będzie ciekawy. Ciekawy dlaczego? No bo będziemy być może już karmili krówki. Tak. Być może, bo jeszcze to zależy od tego. Czy po prostu będziemy mieli tą kiszonkę, bo kiszonka też jest potrzebna. Aha, znowu beleczka. Dobra. No ładnie. Kury gdzieś tu przylazły na pole. Słyszałem przez chwilę. O, znowu. A pewnie łażą po polu, zbierają to, co upadło z kombajnu. No, żniw jeszcze nie dokończyłem tam. Zostało mi połowę pola, którego tam poprzednio żeśmy łoili, że tak powiem. No, ogólnie sporo mi zostało jeszcze do wykoszenia. Ale da się radę. Da się radę. Okej. O. Myślę, że powoli będziemy kończyć odcinek. 10 minut myślę, że będzie nagrania, czyli standard w tej serii. Oj, piesek się rozgadał. Może chce wyjść. O, zaraz kończę, to wypuszczę. Tak więc... No, dojedziemy do końca jeszcze. O, i kolejna. No, sporo będzie tych bel. A po co ja wyłączyłem? No, w następnym odcinku wam pokażę, ile tych bel jest. Sorry. Ale się rozszczekał. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale dosyć głośno szczeka. O, tu się sturlała ta kabela. Nie muszę ją na to się minąć. O. Przeszło. Trochę chory jestem, kurde, ale to taka pogoda. A, no ja miałem kończyć już, no w sumie to teraz zakończymy. O, ja wysiądę. Sprawdzę tam jak... O, czysto w miarę. Okej. Okay. Więc w tym odcinku to było na tyle. Info no macie na początku filmiku, więc nie będę już się powtarzał. Także trzymajcie się, do usłyszonka, do następnego razu. Cześć.